Witam. Witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dziś proszę państwa temat UFO i to w najbardziej klasycznych dekoracjach jakie tylko sobie można wyobrazić. Czy historia Roswell i katastrofy pojazdu UFO na pustyni Nowego Meksyku jest początkiem współczesnej ufologii? Czy może tym początkiem jest to, co widział Kenneth Arnold podczas lotu w okolicy wulkanu Mont gdzie dostrzegł on całą eskadrę UFO? Każdy, kto interesuje się historią UFO, nie tylko będzie zaskoczony, ale niemalże od razu podejrzliwy, bo zanim świat usłyszał o Roswell, to do katastrofy niezidentyfikowanego obiektu latającego doszło dwa lata wcześniej. W 1945 roku na pustyni w Nowym Meksyku, w okolicy miejsca, gdzie dokonano pierwszego w historii testu nuklearnego, zwanego Trinity, czyli Trójca. Ta podejrzliwość jednak nie potrwa długo, bo autorem tych nowych informacji jest jeden z największych luminarzy w tematyce UFO, Jacques Vallée, który wraz z równie dobrze znaną Paolą Leopidzi harris Napisał książkę pod tytułem Trinity The Best Kept Secret, czyli po prostu Trinity najpilniej strzeżona tajemnica. Roswell i cała związana z tym miejscem historia jest niezwykle ważna. Ilość informacji o tym, co tam się wydarzyło, jest także olbrzymia, ale wszystko to z jednego ważnego powodu. Świadkowie tamtego wydarzenia nie mieli problemu z opowiadaniem tego, co widzieli. W przypadku Trinity świadkowie milczeli przez dziesiątki lat. Jacques'a Welle nie trzeba przedstawiać. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Paryskim i astrofizyki z Uniwersytetu Lille-Nord de France. W latach 60. prowadził badania nad sztuczną inteligencją na zlecenie DARPA. Współpracował wówczas z Raselem Targiem i Harry Puthoffem, których znacie Państwo zapewne z ich badań nad zdalnym postrzeganiem i nad wieloma niekonwencjonalnymi technologiami. Ostatnio obaj udzielają się w kwestii UAP w najnowszej edycji ujawnienia. Jednak Jacques Vallée najbardziej znany jest ze swoich badań i przemyśleń nad fenomenem UFO – ma on reputację jednego z najlepszych i najbardziej godnych zaufania badaczy w tej kwestii. Jego działalność na tym polu stała się dla Stevena Spielberga modelem w tworzeniu postaci astrofizyka La Comba w filmie Bliskie Spotkania trzeciego Stopnia, gdzie osobę Jacques'a zagrał François Truffaut. Wale jest obecnie konsultantem w National Institute for Discovery Science. Założonym i finansowanym przez Boba Bigelow. Paola Harris jest zapewne mniej znana i utytułowana niż Wale, i jako współautor książki jest tutaj sporym zaskoczeniem. Paola była fotoreporterką i dziennikarką śledczą, zajmując się w większości kwestią UFO. Tematem UFO zajmuje się już od 40 lat, jest więc weteranką. Ma na swoim koncie kilka książek, ale z pewnością nie jest ona osobą kalibru wielkiego żaka. Obydwoje poznali się dzięki doktorowi J. Allen Hinek, gdzie Harris była przez kilka lat jego asystentką, a wale uczęszczał w Chicago na wykłady astronoma. Dlatego książka takiej pary z pewnością sama w sobie wzbudza zainteresowanie, niezależnie od tematu, jaki porusza. Jak widać, stara miłość nierdze wieje. Ostatnia książka Pauli Harris to Rozmowy z pułkownikiem Corso, i chyba powinna być również omówiona w tym programie. Jacques Valé jest często nazywany filozofem ufologii. Stara się on pojąć fenomen i znaleźć jego relacje wobec nas, ludzi. Często zarzucano mu, że z jakiegoś powodu unika, a wręcz ignoruje ewidentne przypadki związane z UFO, tak jak miejsca, gdzie doszło do rozbicia się pojazdów obcych. Człowiek z jego wiedzą, według wielu, powinien mocniej interesować się tym, co się wówczas stało i co wydobyto z takiego rozbitego, latającego spotka tymczasem z książki wynika że Vale był od zawsze tym zainteresowany ale swoje poszukiwania i badania robił dyskretnie i bez rozgłosu uczestniczył nawet w utrzymywanych w ścisłej tajemnicy wykopaliskach szukając jakichś pozostałości po rozbitym pojeździe uważanym za pojazd obcych Vale sprowadził na miejsce wykopalisk rozmaite urządzenia badawcze a także specjalistów z doliny krzemowej w trakcie tych poszukiwań zorientował się, że tym samym tematem zainteresowana jest jego przyjaciółka z dawnych lat, Paola Harris, która ma dostęp do wielu prominentnych osób w USA, mających wiele interesujących i nieznanych informacji na temat UFO. Rozbity, niezidentyfikowany obiekt latający w Trinity w Nowym Meksyku, jest przypadkiem znanym niewielkiej liczbie osób. Paola, która przez wiele lat mieszkała we Włoszech, słyszała o nim i historia ogromnie ją zaintrygowała. Jako pierwszy w internecie opisał ją Ben Moffett z Socorro w Nowym Meksyku, który z kolei zdobył swoje informacje z trudno dziś dostępnej książki Rayana Wooda: Magic Eyes Only, Earth Encounters with Extraterrestrial Technology czyli Tylko do wglądu Majestic 12 Ziemskie spotkania z pozaziemską technologią. Był rok 2003 i zdumiewające było to, że tak naprawdę nikogo ta historia nie zainteresowała. Pojazd istot pozaziemskich rozbija się w miejscu pierwszego amerykańskiego testu nuklearnego i tak naprawdę nikogo to nie obchodzi. Zresztą sama Paola powróciła do tej historii dopiero po powrocie do USA w 2007 roku. Udało jej się odszukać jednego ze świadków tego wydarzenia Remidzi Obaka. Ale człowiek ten przez cztery miesiące odmawiał zaproszenia do rozmowy. Był już starszym, schorowanym człowiekiem i wreszcie, być może zmęczony nieustępliwą Paolą, zgodził się na wywiad. Wkrótce potem zmarł. Drugim świadkiem był Jose Padilla i z nim szybciej udało się Paoli nawiązać kontakt. Jose zabrał ją nawet w miejsce katastrofy spotka. Wspólnie szukali tam śladów metali, jaki pozostał z rozbitego pojazdu. Ich rozmowy trwały przez następne cztery lata. Obaj chłopcy nawiązali wcześniej kontakt z brytyjskim ufologiem Timothy Goodem, który umieścił ten przypadek w jednej ze swoich książek. Chłopcy nawiązali także kontakt ze Stantonem Friedmanem, który miał plany, żeby coś zrobić z ich historią, ale w końcu z niejasnych przyczyn zarzucił ten pomysł. Wszystko to sprawiło, że Paula Harris z ogromną energią zabrała się za książkę na ten temat. Była podekscytowana, że ma w swoim posiadaniu naprawdę niezwykłą i niecodzienną historię, którą reszta ufologicznego świadka zupełnie zignorowała. Prowadziła wśród przyjaciół ostatnie konsultacje, które miały dopiąć całą sprawę. I jednym z jej konsultantów został Jacques Vallée. I ku jej zdumieniu okazało się, że on również pracuje nad tym samym przypadkiem choć w zupełnie inny sposób niż Paola. Natychmiast postanowili połączyć siły i efektem tej współpracy jest właśnie wydana książka pod tytułem Trinity Najlepiej strzeżona tajemnica. Minęły jednak lata, zanim wspólnie doprowadzili swoje śledztwo do końca. Zgodzili się ze sobą, że muszą utrzymywać swoje działania w tajemnicy. Najważniejsze dla nich było zachowanie anonimowości świadków, w momencie katastrofy jeszcze dzieci, a dziś ludzi u kresu życia. Rozmowy z nimi przeprowadziła Paola. Jacques dołączył do tego efekt swoich badań i naukowych testów. Książkę wydano w maju, a więc kilka miesięcy temu. Pojawiła się ona na stronie internetowej Jacques'a Wale, Po czym niemalże natychmiast została z niej usunięta, bez słowa wytłumaczenia. Wspominałem nawet o tym w Polaraksie. Oczywiście wywołało to natychmiastową lawinę najrozmaitszych plotek, dlaczego tak się stało. Można było odnieść wrażenie, że Vale zrobił to, bo ktoś ogromnie wpływowy nie chciał, aby ta książka została przeczytana. Kiedy James Fox nakręcił w zeszłym roku swój dokument na temat UFO pod tytułem Phenomenon, Jacques Vale był jego głównym konsultantem. Obaj panowie zgodzili się wówczas, że film jest doskonałą okazją, aby zareklamować książkę Żaka i Paoli. I tak też się stało. To właśnie w tym samym czasie Valet umieścił reklamę tej książki na swojej website. Zaraz potem Paola Harris odkryła istnienie trzeciego świadka, który widział rozbite ufo w miejscu zwanym Trinity w stanie nowy Meksyk. Ta informacja sprawiła, że książka, która już na tym etapie była przygotowana do druku, musiała być wycofana i poprawiona ze względu na szereg nowych i istotnych informacji. Jacques Vallée jest perfekcjonistą i wszystko to można było zrobić szybko i sprawnie, ale nie z nim. Musiał dokładnie przeczytać trzy wersje tej książki: elektroniczną, hardcover i miękką okładkę. Sprawdzając każdy przecinek i wszystkie przepisy. I to było prawdziwą przyczyną opóźnienia wydawniczego. Książka trafiła do księgarni dopiero w lipcu tego roku. I powodem opóźnienia nie była żadna trzyliterowa agencja. Był to zaskakujący ciąg przypadków, zwłaszcza że napisanie tej książki zajęło autorom cztery lata. W tym czasie każdego roku odwiedzali miejsce rozbicia się spotka co najmniej 3-4 razy. Była to praca dokładna i metodyczna, i nagle, gdy wszystko wydawało się zakończone, pojawił się jeszcze jeden świadek tamtych wydarzeń. Świadkowie, którzy mieszkali w tamtym czasie w Nowym Meksyku, byli wówczas dziećmi. Jose miał 9 lat, a Remi miał zaledwie 6. Tu trzeba dodać, że dzieci w tamtych czasach dorastały znacznie szybciej niż dziś, gdy siedzą na garnuszku rodziców do 35 roku życia, a czasem dłużej. Dziewięcioletni Jose uczestniczył we wszystkich pracach na farmie, jeździł pikapem, a także konno. Trzecim świadkiem była Sabrina, która miała wówczas 7 lat. To, że świadkami czegoś są dzieci, ma jeszcze jedną dodatkową zaletę. Bo dzieci nie zmyślają, a opowiadają to, co naprawdę widziały. A to, co widziały, to miejsce, gdzie rozbił się pojazd obcych. To Jose opowiedział badaczom w przypadkowej rozmowie o tym, że Sabrina również odwiedzała z chłopcami to miejsce. Sabrina mieszka obecnie w Kalifornii, ale Jacques i Paola natychmiast zatrzymali druk książki i polecieli do Los Angeles. Spotkać się z nią osobiście i porozmawiać o tym, co widziała. Obiekt o wrzecionowatym kształcie rozbił się w miejscu zwanym Trinity w 1945 roku, a więc dwa lata przed tym, zanim inny pojazd UFO rozbił się w Roswell i zanim Kenneth Arnold zobaczył w powietrzu eskadrę UFO, kiedy leciał swoim samolotem w okolicy wulkanu Mont Rainier. Termin UFO w 1945 roku jeszcze nie istniał i świat jeszcze nie był świadom tego fenomenu. W domu, gdzie mieszkały dzieci, nie czytano kolorowych magazynów i nie było także telewizji. Oznacza to, że nic z zewnątrz nie mogło wpłynąć na percepcję dzieci, kiedy znalazły się w centrum tego niecodziennego wydarzenia. Do tego dochodzą analizy metalu, jakie przeprowadzono dzięki kontaktom Jacques'a Wale. Nie należy tu zapominać, że Wale może jest ufologiem, ale także, a może przede wszystkim naukowcem. Wyniki badań są niezwykle obiecujące, i według francuskiego badacza nie są one końcem opowiedzianej przez nich historii, a początkiem czegoś znacznie większego. Tytuł książki Trinity, najlepiej strzeżona tajemnica, nie oznacza tylko tego, że fakt rozbicia się pojazdu został utrzymany przez wojsko w najwyższej tajemnicy i że wywieziono w nieznane miejsce wrak pojazdu. Bo te tajemnice przez 65 lat utrzymywali świadkowie tego wydarzenia. Wówczas dzieci, przez 65 lat z nikim o tym nie rozmawiali. Obiekt UFO rozbił się dwa dni po kapitulacji Japonii. W 1945 roku dzieci mieszkały w San Antonio, ale nie w Teksasie, a w Nowym Meksyku, około 30 km od miejsca, gdzie dokonano pierwszego w historii testu nuklearnego. Ludzie mieszkający w zabitej dechami dziurze w San Antonio to większość ludzie pochodzenia meksykańskiego lub miejscowi Indianie Apache. Wokół nich działy się na tym terenie różne tajemnicze rzeczy. Widzieli wiele pojazdów wojskowych, wiele samolotów i zdawali sobie sprawę, że to, co robi wojsko, jest czymś poważnym. Nikt nie chciał kłopotów z powodu tego, że zobaczył coś, czego widzieć nie powinien. Matka Josepedi straciła wzrok na jedno oko po tym, gdy otworzyła drzwi swojego domu, i w tym momencie oślepił ją blask miliona słońc, jaki daje eksplozja nuklearna. Miejsce, w którym dokonano tej eksplozji, było w odległości 30 km od domu Pedijów. Hug był tak wielki, że bębenki w uszach Jose po prostu pękły. Dzieci znały doskonale cały ten teren. Wszystkie jeździły konno, a dziewięcioletni Jose jeździł pikapem. Pracowały na farmie, doglądając stad pasących się krów. Nie było tam wówczas młodych mężczyzn, bo wszyscy pojechali na wojnę i obowiązki spadły na dzieci. Dzieci miały ze sobą lornetki. Lornetka jest bardzo przydatna, aby wypatrzeć, gdzie znajduje się krowa, która odeszła za daleko od stada, i trzeba było ją odnaleźć i zapędzić z powrotem. Na olbrzymich pustych przestrzeniach Nowego Meksyku stada krów pasły się puszczone wolno, bo nie ma tam drapieżników, które mogłyby zaatakować tak duże zwierzę. Trzeba było jednak pilnować, aby całe stado trzymało się w miarę razem. Tego dnia zadaniem dzieci było sprawdzić, co się dzieje z krową, która była w ostatnim etapie ciąży. Jeśli krowa na pastwisku urodziła cielaka, któryś z sąsiadów mógł odnaleźć go jako pierwszy. I wypalić na zwierzęciu swój znak. I w ten sposób cielak byłby na zawsze utracony dla rodzin dzieci. Dwójka tych dzieci, szukając cielaka, nagle zobaczyła na własne oczy obiekt o niecodziennym kształcie w momencie, gdy spadał na ziemię. Był on dużych rozmiarów, i dzieci były przestraszone. Obiekt, spadając, uderzył w stojącą na pustyni antenę telekomunikacyjną, by w końcu zaryć w ziemi. Dookoła niego w ogniu stanęły kaktusy i rosnące tam krzewy, ale sam pojazd był nietknięty przez płomienie, a wybity w nim otwór powstał na skutek uderzenia w wieżę. Wkrótce wszystko dookoła pokrył gęsty dym, ale na krótko. Po jakimś czasie dym się rozwiał, a ogień wygasł. Dwójka chłopców z zapartym tchem patrzyła na coś dla siebie kompletnie niezrozumiałego. Interesujący był kształt obiektu. Nie był to latający spodek, a pojazd miał kształt owocu awokado. Jego dłuższa część miała około 10 metrów długości, a jego kolor był ciemnoszary i nie było tam śladów istnienia okien czy bulajów. Jego powierzchnia była gładka i nie zauważono na niej także żadnych napisów czy znaków. W jego tylnej części była jednak wypukłość, która wyraźnie odstawała od reszty kadłuba. Gdy dzieci zobaczyły, że coś z nieba spadło na ziemię, mimo strachu, podjechały konno do obiektu na odległość około 60 metrów, dzięki czemu mogły mu się dobrze przyjrzeć. Rozbite awokado wciąż było w jednej całości. Dwa lata później, w Roswell, pojazd, jaki spadł tam na ziemię, roztrzaskał się na wiele kawałków, a tutaj obiekt nadal stanowił jedną całość oprócz jednego panelu który odpadł prawdopodobnie po uderzeniu w maszt radiowy, i to z tego otwarcia wypadły na zewnątrz dziwne włókna, przypominające anielskie włosy. Dzieci, które przeglądały się rozbitemu ufo, mówiły o tym, że cały teren usiany był anielskimi włosami. Trzeci świadek tych wydarzeń, Sabrina, która pojawiła się w okolicy wraku razem z chłopcami nieco później, nazywała to pajęczą siecią. Ta sieć miała właściwości fluorescencyjne i świeciła w ciemności. Jose i Remi zaczęli zbierać te włosy do worka, jaki mieli ze sobą, i uzbierali co najmniej 5 kg takich anielskich włosów. Czy był to rodzaj jakichś światłowodów? Nie wiadomo. Dzieci zabrały świecące włosy do domu, a później w Boże Narodzenie. Ozdobiły nimi świąteczne drzewko i okna swojego domu. Musiało to wyglądać niezwykle efektownie, bo do ich domu przychodzili ludzie z miasteczka, pytając, gdzie mogą kupić taką iluminację. Sabrina opowiadała, że świecące włókna kłuły w dłonie podczas zbierania, a nawet przecinały skórę na rękach. Co jeszcze dziwniejsze, takie rany w ogóle nie krwawiły. Ciekawe tego, co jest wewnątrz pojazdu, dzieci w końcu przemogły strach i zajrzały do środka. Wewnątrz dostrzegły ciała trzech istot. Istoty nadal żyły, bo się poruszały i dostrzegły dzieci, które na nich patrzyły, ale bały się wejść do środka. Nie jest do dziś jasne, co widziały i jak wyglądały te istoty. Czasami nazywali je ludźmi, a czasami stworzeniami. Ich rozmiary były niewielkie, bo istoty mierzyły sobie około metra wzrostu. Za to ich wielkie głowy były szersze niż ich ramiona. Istoty oddychały powietrzem, nie miały na sobie skafandrów kosmicznych, a ściśle przylegające do ciała cienkie kombinezony. Ich ramiona były także cienkie i długie, a ich dłonie zakończone były czterema palcami. Istoty przemieszczały się wewnątrz pojazdu w tę i z powrotem. Chaotycznie i bez dotykania podłoża. Wydawały także z siebie dźwięki, i były to bardzo wysokie, piszczące wręcz tony. Jose porównał te dźwięki do tonów, jakie przed śmiercią wydaje z siebie postrzelony królik. Były to więc dźwięki dramatyczne, i dzieci miały wrażenie, że istoty wołają o pomoc. Jose niemalże zdecydował, że wejdzie do środka i spróbuje im pomóc, ale w tym samym momencie, młodszy od niego o trzy lata Remi, zaczął płakać, mówiąc, że chce już wracać do domu. Dzieci spędziły wokół dymiącego pojazdu ponad godzinę. Ciekawe jest to, że kiedy Jose niemalże zdecydował się pomóc istotom i wejść do wnętrza awokadą. To miał wówczas bardzo wyraźną wizję, w której ludzie spadali w dół ze szczytu wieżowca. Tyle, że Jose nigdy w swoim życiu nie widział wieżowca. Paola Harris uważa, że załoga spotka, być może szaraki, telepatycznie przekazała te obrazy dzieciom, i dlatego Remy zaczął nagle płakać. Oznacza to, że mamy tu do czynienia z rodzajem komunikacji pomiędzy dziećmi a pasażerami spotka. Dzieci w końcu wróciły do domu i opowiedziały o tym, co się stało, swojemu ojcu, a ten z kolei powtórzył to lokalnemu policjantowi, i obaj dorośli razem z dziećmi udali się na miejsce wypadku. Spodek nadal tam leżał i był otwarty. Ojciec dzieci i policjant weszli do jego wnętrza. W środku nie było już żadnej z widzianych przez dzieci istot. Dzieci były jedynymi, które je widziały. Czy widziały je na pewno? Tego nie da się stwierdzić, bo mamy tu do czynienia z silnym komponentem psychologicznym. Wiadomo na pewno, że dzieci miały wizję, i stąd cała ta sytuacja nie jest jednoznaczna i nie można definitywnie polegać na tym, co uważały wówczas, że widzą. Stały tam i patrzyły na obcych przez prawie półtorej godziny, co samo w sobie jest zdumiewające, bo nie da się utrzymać sześcio- i dziewięciolatka. W jednym miejscu przez tak długi czas. Czy dzieci straciły poczucie czasu? A może nastąpiła jakaś manipulacja czasu, w której czas nagle przyspieszył? To wszystko choćby brzmiało radykalnie, trzeba wziąć pod uwagę. Tymczasem ojciec Jose, który był w środku pojazdu, zapamiętał, że jego podłoga była płaska i od zaokrąglonego sufitu dzieliło ją około 4 metry przestrzeni kokpitu pojazdu. Na suficie, nieco z boku, zaczepiona była przezroczysta kula o nieznanym zastosowaniu. Podłoga miała kilka otworów, i padija ojciec zauważył, że znajduje się tam dodatkowa pusta przestrzeń, która miała około metra wysokości. Wewnątrz pojazdu nie było żadnego pulpitu kontrolnego, ani żadnego odstającego elementu, oprócz metalowego zaczepu, który później dzieci zabrały z wnętrza statku. A który dziś jest w posiadaniu Jacques'a Wale. Ściany były gładkie, a przestrzeń kokpitu pusta. Nie było tam żadnych instrumentów ani mebli. Kolor wnętrza był taki sam jak na zewnątrz, czyli ciemno Dzieci zebrały z ziemi rozmaite interesujące przedmioty, jakie wypadły przez otwór pojazdu. Jeden z takich przedmiotów jest urządzeniem i Żak Wale jest w jego posiadaniu. Nie zauważono niczego, co przypominałoby silnik, przekładnię, śmigło czy rurę wydechową. Pojazd swoim wyglądem, w kształcie wrzeciona, nie przypominał latającego spotka. Jacques Vallée jest znany ze swojego dokładnego i rzeczowego podejścia do badań na temat UFO. W swojej karierze badawczej spotkał się z podobnym przypadkiem UFO o kształcie awokado. I miało to miejsce we Francji, w miejscowości Valensole w 1965 roku. A także, a także proszę państwa, w miejscowości Socorro, która znajduje się w odległości 13 km od San Antonio w Nowym Meksyku. Pojazd UFO o podobnym kształcie widział tam policjant Loni Zamora. Kształt pojazdu określił jako kształt jajka i jest to podobny kształt jak awokado. Obiekt w Socorro oszacowano na co najmniej 8 ton. Gdy ten w San Antonio był prawie o połowę mniejszy, obiekt Valensol był jeszcze mniejszy i miał nieco ponad 4 metry długości, ale kształt był taki sam jak dwa wymienione wyżej. Tymczasem policjant, który był na miejscu katastrofy pojazdu, natychmiast zawiadomił o wszystkim swoich przełożonych. I krótko po tym pojawiło się tam wojsko. Dzieci znały doskonale cały teren i z ukrycia obserwowały, co się dzieje. Zainteresowało to ich do tego stopnia, że obserwowały, co robiono na pustyni przez cały czas przejmowania i pakowania obiektu przez wojsko. Najstarsze z dzieci, Jose Padilla, gdy dorósł, został policjantem, zamieszkał w Kalifornii, a obecnie wrócił do Nowego Meksyku i wciąż jest w znakomitej formie, mimo podeszłego wieku. Jego umysł nadal jest ostry jak brzytwa. Remi Giobaka niestety zmarł, ale Paola Harris zdążyła nagrać z nim przed śmiercią szereg wywiadów. Dzięki temu udało się z dużą dokładnością zlokalizować miejsce, w którym rozbił się pojazd. Miejsce to jest obecnie prywatną własnością i z tego powodu jest trudno dostępne. Ale ma to swoją zaletę, bo nie jest zniszczone przez innych poszukiwaczy ani przez wojsko. Zresztą poszukiwaczy tam niewielu, bo ludzie jacy tam mieszkają, także nie są zbyt sympatyczni i lepiej z nimi nie zadzierać. Z historii UFO znanych jest kilka dobrze opisanych przypadków przejęcia takiego obcego i nieznanego pojazdu kosmicznego przez wojsko. Zazwyczaj po zabraniu spotka cały teren jest drobiazgowo przeczesywany w poszukiwaniu choćby najmniejszych fragmentów pojazdu. Już wtedy zdawano sobie sprawę z tego, że wieść o takim rozbitym pojeździe w końcu się rozniesie i na miejscu katastrofy pojawią się badacze z wykrywaczami metali. Dlatego przywożono w takie miejsce ciężarówki złomu, ścinków metali i puszek po piwie, i rozsypywano to wszystko po całym terenie. Sprawiając, że wykrywacz metali był bezużyteczny. Po II wojnie światowej rozpoczęła się następna wojna, tym razem zwana Zimną Wojną. Tak w ZSRR, jak i w USA, pracowano nad nowymi typami superśmiercionośnej broni. I tajemnice te były ściśle strzeżone. W okolicy San Antonio znajduje się wielki poligon wojskowy, zwany White Sand. Gdzie prowadzono m.in. testy rakietowe z rakietami V2, a następnie z ich następczyniami, zrobionymi przez ludzi von Brauna. Wielu miejscowych pracowało dla wojska, wykonując zazwyczaj proste i nieskomplikowane prace. Istniała jednak szansa, że mogli zobaczyć coś, czego widzieć nie powinni, i jeśli taki człowiek opowiadał o tym w mieście, szybko aresztowało go FBI, i słuch po nim ginął. Dlatego ludzie w tej okolicy wolą milczeć i nie są przyjaźnie nastawieni do obcych. To dlatego tyle czasu zajęło Paoli Harris przekonanie Remedio Baki, aby z nią porozmawiał o tym, co miało miejsce w 1945 roku. Jeden z przedmiotów, jakie dzieci znalazły we wraku, przekazały obecnemu właścicielowi wielkiego magazynu budowlanego w niedalekim Sokoro. Paula Hari spotkała się z tym człowiekiem i nie tylko nakłoniła go do tego, aby pokazał jej przedmiot, ale go od niego odkupiła. Przedmiot przekazała Żakowi Wale, a ten przeprowadził na tym metalu szereg testów. Metal okazał się siluminem, stopem aluminium i krzemu z dodatkiem miedzi, magnezu, manganu, niklu i tytanu. Przedmiot nie wyglądał na jakikolwiek element znanego urządzenia, ale takie stopy produkuje się na Ziemi, tworząc z nich na przykład silniki samochodowe lub lotnicze. Metal był więc z pewnością ziemski. Nie pochodził z Alfa Centauri albo z innego miejsca w kosmosie. Ale w takim razie, co robił wewnątrz pojazdu? Element zrobiony z tego metalu nie był skomplikowany do zrobienia, ale wykonany został bardzo fachowo, ze znastwem metalurgii. Obiekt ma w sobie otwory, i dokonane są one w systemie metrycznym. Gdyby to był obiekt zrobiony w Ameryce, otwory byłyby calowe. I jest to niezwykle tajemniczy moment tej historii i być może kluczowy w jej rozumieniu. Mam pewne pomysły, skąd wziął się ten metal i kto za tym stoi, ale dziś jeszcze tego nie wyjawię, bo pracuję nad pewną teorią na temat masowych pojawień się UFO nad Nowym Meksykiem w latach 40. zeszłego wieku. Mam wrażenie, że znalazłem rozwiązanie tej zagadki łącznie z tym, dlaczego UFO pojawia się w takiej masie nad Ameryką, a dużo rzadziej nad resztą świata. Jacques Wale obliczył także, na podstawie opisu wyglądu i wielkości spotka, jego wagę, która sięgała około 6 ton. Wojsko podniosło go z ziemi, zmontowanym na miejscu dźwigiem, i na ciężarówce ułożono pojazd na boku, aby przejechać nim bez problemów pod wiaduktami. Pojazd okazał się wyrafinowaną konstrukcją technologiczną. Kiedy uderzył o ziemię, nie rozpadł się na kawałki. Ale poruszał się nadal, żłobiąc swoją masą szeroką bruzdę, która do dziś używana jest przez właściciela tej ziemi jako droga. Pojazd przesuwając się po ziemi, w końcu zakręcił i zatrzymał się w usypanej, spchanej przed sobą ziemi skarpie. Zakwal nadal kontynuuje swoje ufologiczne śledztwo w tej sprawie i wciąż trzyma w tajemnicy wiele jej elementów. Nie wiadomo na przykład. Ile fragmentów rozbitego spotka jest w jego posiadaniu? Do ewidencji zbieranej przez parę badaczy na temat rozbitego UFO w 1945 roku trzeba dołożyć także zeznania pilota wojskowego, który tego dnia wracał do bazy na poligonie White Sands. Pilot był doświadczonym człowiekiem, który walczył nie tak dawno z Japończykami w II wojnie światowej. Został on wysłany po to, aby sprawdził, co się stało z masztem radiowym, bo w bazie White Sands mieli problemy z komunikacją radiową. Pilot zobaczył, że maszt jest zniszczony, a także, co jest oczywiste, dostrzegł rozbity pojazd. Kilkakrotnie przeleciał nad tym miejscem i w swoim raporcie napisał, że na miejscu zdarzenia zobaczył także dwójkę dzieci. Walę dotarł do jego oficjalnego meldunku, a także rozmawiał z jego synem. Jego syn nadal pamięta, że ojciec w domu opowiadał o dziwnym, rozbitym obiekcie na pustyni w okolicach San Antonio. Całe to wydarzenie ma ścisły związek z testami nuklearnymi w miejscu zwanym Trinity. Wojsko, które przejmowało rozbity spodek, było tymi samymi ludźmi, którzy obstawiali poligon atomowy. I trudno sobie wyobrazić, że nie prowadzono tam dyskusji na temat tego, co się stało i powiązania testów nuklearnych z pojawieniem się tajemniczego obiektu. Musimy pamiętać, że stworzono właśnie unikalną i śmiercionośną broń, którą użyto po raz pierwszy w znanej historii naszej cywilizacji. Pojazd UFO z pewnością musiał być postrzegany jako reakcja na to wydarzenie. Pojazd ten posiadał niewątpliwie technologię, która przewyższała wszystko znane do tej pory na Ziemi. Dlaczego więc się rozbił? Na dodatek w miejscu, w którym tworzono zaawansowaną broń i gdzie panowała duża aktywność wojskowa? Czy pojazd ten i jego kraksę należy traktować jako podarunek? A może jako specyficzną wiadomość? Pojazd spadł niecałe 30 km od miejsca, gdzie właśnie wybuchła bomba atomowa. Proszę zwrócić uwagę, że po zrzuceniu dwóch bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki nigdy więcej nie użyto tej broni w konflikcie zbrojnym. Wielu naukowców, którzy przy niej pracowało, gdy zobaczyli, co stworzyli, porzuciło nie tylko projekt, ale także naukę. Nie wiadomo, gdzie zawieziono rozbity obiekt. I nie wiadomo, co się z nim dalej stało. W amerykańskim systemie dostępu do tajemnic państwowych istnieją jeszcze dwa poziomy top-secret ponad poziomem dostępu prezydenta, ale nawet ponad tymi dwoma poziomami istnieje jeszcze kilka dodatkowych poziomów, co pozwala na kompletne ukrycie takiego obiektu jak ten, który rozbił się w Nowym Meksyku. Takiego dostępu nie mają z pewnością ani ludzie Elizondo w programie AA Typ, ani tym bardziej ludzie związani z CIA i tworzący nową wersję ujawnienia w kwestii UFO. Jacques Vallée i Paola Harris mieli nadzieję, że ich książka wpłynie w jakiś sposób na pracę Task Force w Waszyngtonie, która przygotowywała raport w sprawie UFO. Przypadek z Trinity posiada dzięki autorom ogromną dokumentację, co sprawia, że należy traktować go poważnie. Wojskowi jednak zignorowali ten temat. Wale zamierza pracować nad nim dalej, i kto wie, może w najbliższej przyszłości tajemnice, jakie zamierza on odkryć, sprawią, że ujawnienie w kwestii UFO zmieni kompletnie swoją obecną sztuczną formę. Mnie również mocno poruszyła ta książka, i to do tego stopnia, że mam ogromną ochotę na wyprawę pielgrzymkę, szlakiem spadających spotków. Ruszając z mojego domu, pierwszym etapem byłby Keksburg w Pensylwanii, gdzie spadło wrzeciono dzwon, następnie Dayton w Ohio, gdzie znajduje się baza Wright-Patterson, do której zwożono wraki takich pojazdów. Potem Cape Girardeau w Missouri, gdzie spadł pierwszy znany taki pojazd jeszcze w 1941 roku. By na koniec dotrzeć do Nowego Meksyku, odwiedzić San Antonio, Koronę i skończyć trasę na Roswell i tam wyjawić państwu co odkryłem. Nie wiem czy żak o tym wie, ale ja wiem. Wiem, że mam pełne wytłumaczenie dla tajemniczej fali pojazdów UFO nad Ameryką. I tym wyjaśnieniem nie są chłopcy od Diglokę. I taka myśl dodaje skrzydeł. Do usłyszenia w następnym programie z cyklu Polaraxa, mówił Krys Miekina.